Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam o kolejnym nowym pojeździe nadchodzącym do Fortnite. Poniedziałek 17 grudnia zeszłego roku w wiadomościach Fortnite pojawiła się informacja, że już wkrótce na pole walki zostanie udostępniony nowy pojazd, a mianowicie deskolotka. Ta obietnica nowości jednak szybko wygasła, ponieważ kilka godzin później Fortnite na swoim Twitterze ogłosiło, że z powodu pewnego błędu deskolotka jednak nie pojawi się w nowej aktualizacji. Jednak we wtorek 18 grudnia, dzień aktualizacji, graczom Fortnite tak czy siak udało się użyć deskolotki, ponieważ nadal była ona dostępna w trybie kreatywnym. Stąd po internecie krążą filmiki z tym pojazdem w grze. Tam jednak też nie była na długo, ponieważ została usunięta z trybu kreatywnego. Po tym incydencie, nic. 2 miesiące ciszy. Aż do dziś. Gdy wejdziemy teraz do Fortnite Battle Royale, to przywita nas nowa wiadomość. Już wkrótce. Stylowo i na luzie. Mobilność, styl, splendor. Śmigaj po grze na nowej i odlotowej deskolotce, dostępnej przez ograniczony czas. Nareszcie po tych 6 tygodniach otrzymaliśmy oficjalną wieść na temat nowego pojazdu. Deskolotka będzie nowym sposobem przemieszczania się. Jesteśmy na niej bardzo zwinni i do tego możemy na niej strzelać, robić emotki i przeróżne triki. Nie będzie to jednak przymiot na stałe, ponieważ jak możemy się dowiedzieć z wiadomości w grze, deskolotka będzie tylko na ograniczony czas, tak samo jak to było z plecakiem odrzutowym. Deskolotka najpierw powinna się pojawić w zwykłych trybach, po prostu w każdym trybie jako pojazd, a po kilku tygodniach zostanie przeniesiona do skarbca. Może nawet szybciej, jeśli się znajdzie nowy błąd. Jak już deskolotka zostanie przeniesiona do skarbca, czyli usunięta, to będzie dostępna tylko w specjalnych trybach okresowych. Też tak samo jak to było z plecakiem odrzutowym. O jednym z takich trybów już mogliście nawet u mnie usłyszeć. Mam tu na myśli wyciek wydobywcy danych JH9, który dał nam znać o trybie Drifting, w którym to byłyby specjalne dropy z właśnie deskolotkami. Może się jednak okazać, że deskolotki będą tylko i wyłącznie w trybie okresowym driftowanie. Ale jak już wchodzą tylko na jakiś czas po 2 miesiącach, to wolałbym je zobaczyć w każdym trybie, a najbardziej w kreatywnym. Nie wiadomo jeszcze, czym ta nadchodząca deskolotka będzie się różnić od tej sprzed 2 miesięcy, ani na ile czasu będzie w grze. W komentarzach możecie dać znać, co uważacie o tej nowości. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.